Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj pytanie, czy wszystkim będą odpuszczone grzechy? Odpowiadając na to pytanie, czy wszystkim będą odpuszczone grzechy, musimy zwrócić uwagę na to, że po pierwsze każdemu może być odpuszczone. Każdemu może być odpuszczone, ale nie wszystkim będzie odpuszczone, czyli nie wszystkim będzie odpuszczone, ale każdemu może być odpuszczone. Dlaczego? Dlatego, że czytamy w Słowie Bożym, że aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Znajdujemy to w Ewangelii Jana, trzeci rozdział. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli jednoznacznie widzimy, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. To znajdujemy w 36 wersecie tego trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy Synowi, nie będzie oglądał życia, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Zatem odpowiadając na pytanie, czy wszystkim będą odpuszczone grzechy, musimy pamiętać, nie wszystkim będą odpuszczone grzechy, ale każdemu mogą być odpuszczone.